Także wybrał mnie. Poprosił o moją rękę. Stało się to między 5 a 6 po południu. Szliśmy prawą stroną rynku. On odwrócił się. Czy chcesz zostać moją towarzyszką życia? Tak powiedział. Nie powiedział, czy zechcesz zostać moją żoną, ale moją towarzyszką życia. To był przemyślany. Mówił to, patrząc prosto przed siebie, jakby lękał się czytać w moich oczach, a jednocześnie jakby chciał zaznaczyć, że przed nami jest jakaś droga, której kresu nie widać. Jest lub może być, jeśli na jego prośbę odpowiem tak. Odpowiedziałam tak! Nie, nie, nie od razu. Po upływie kilku minut. A jednak w ciągu tych kilku minut nie było żadnej refleksji, żadnej walki, motywów. To sklep jubilera. Cóż za dziwne rzemiosło. Produkuje przedmioty, które mogą pobudzać do refleksji o losie. Na przykład pozłaca zegarki, które odmierzają czas i mówią człowiekowi o zmienności wszystkiego, o mijaniu. Widział, jesteśmy oboje wytworni i jacyś tacy bardziej dojrzali. Dojrzewaliśmy przez tyle listów wymienianych przez te lata. Stoimy oboje przed witryną sklepu jubilera, wybierając wspólnie nasz los. Ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka. Każdego z was, osobno i razem obojga. Ach, ciężar własny człowieka, ciężar właściwy człowieka, czyż może być uciążliwszy, a zarazem bardziej nieuchwytny? Jest to ciężar ciągłego ciążenia, przykutego do krótkiego lotu. Lot ma formę spirali, elipsy i formę serca. Ach, ciężar właściwy człowieka. Te pęknięcia, ten gąszcz i to dno. Te przylgnięcia, kiedy tak trudno odkleić serce i myśl. A wśród tego wszystkiego wolność. Jakaś wolność, a czasem aż szał. Szał wolności uwikłanej w ten gąszcz. I wśród tego wszystkiego miłość. Patrząc wydarzenia ostatnich dni, musiałam być roztrzęsiona, musiałam nie patrzeć z goryczą. Gorycz jest smakiem potraw i napojów, ale jest także smakiem wewnętrznym, smakiem duszy, która doznaje rozczarowania albo zawodu. Smaku wchodzi we wszystko, co wypada nam czynić, mówić, myśleć. Przenika nawet nasz uśmiech. Czy naprawdę doznałam zawodu, rozczarowania? Może to tylko zwyczajny bieg rzeczy, zdeterminowany historią obojga ludzi. Tak właśnie próbujesz to wytłumaczyć? Stefan. Wyznałam ci pierwszy żal, który narósł w moim sercu. Słuchałeś? Nie odczułam, abyś się przejął tym, co mówiłam. Nie mogłam się z tym pogodzić, a
ale nie mogłam też temu zaradzić, że zaczęło się tworzyć pęknięcie. Stefan jak gdyby przestał być we mnie, a ja w nim także być przestałam. Może miałam tylko teraz takie wrażenie, że istnieję tylko w sobie. Jakże zrazu było mi obco w samej sobie, jakbym już odwykła od ścian swego wnętrza. Tak bardzo były one zawsze pełne Stefana, że teraz bez niego wydawały się puste. Jestem dzieckiem mojej matki i w tobie ją także znajduję. Ojca nie znałem, więc nie wiem, kim winien być mężczyzna. Zaczynam życie na nowo. Pragnę gotowych modeli. Ojciec pozostał w matce, gdy poległ gdzieś na froncie i już mnie nie nawiedzał, nie był ze mną na co dzień. Matka szczepiła we mnie ideę ojca, tak rosłem, myśląc częściej niż mnie masz o jej kobiecym losie, o samotności pełnej nieobecnego człowieka, którego ja uobecniam? Czy to nie będzie pomyłka? Czy to nie minie? Czy kiedyś nie odejdziesz tak samo jak ojciec, który jest w domu obcy? Czy ja nie odejdę jak matka, która stała się obca? Czy ludzka miłość w ogóle zdolna do tego, by przetrwać całe istnienie człowieka?